Jesteśmy po treningu WCA Fight Team. Ola, za 2 tygodnie, o ile się nie mylę, kluczowy występ w twojej karierze. Jasne, zgadza się. Co możesz powiedzieć o rywalce, o przygotowaniach? Jak to w ogóle wyglądało teraz, jeśli chodzi o wakacje? Jak przeszły ci te przygotowania? Miałam tak naprawdę przygotowania takie w ekspresowym tempie, bo oficjalną propozycję walki dostałam 8 tygodni przed. Wtedy jeszcze leżałam z zapaleniem zatok, jeszcze tydzień czasu się kurowałam, także miałam tak naprawdę 7 tygodni takiego treningu, który no też nie był taki bardzo, bardzo mocny. No bo po chorobie gdzieś tam tydzień miałam takiego wprowadzenia i czyli wychodzi na to, że 5 tygodni takich mocnych treningów miałam, teraz już ostatni tydzień też takiego intensywnego ruchu i będziemy już łapać świeżość. O Katerinę Costigan kiedy się dowiedziałaś tak naprawdę, że to ona będzie tą rywalką w Londynie? Miesiąc przed galą, czyli 2 tygodnie temu. Przejrzałaś, zastanawiałaś się, obejrzałaś jej możliwości? Gdzieś tam trenerzy sprawdzali, ja też widziałam jedną walkę, za wiele nie można powiedzieć, bo te walki bardzo szybko się kończyły, albo na jej korzyść, albo ona z kolei przegrywała przez poddania. Nie wiem tak naprawdę gdzieś tam, no nie zastanawiam się za bardzo nad tym, czym ona może mi zagrozić. Patrząc na twoje doświadczenie amatorskie, masz spore doświadczenie amatorskie, ale ona ma większe zawodowe doświadczenie, bo jednak walki w Cage Warriorze, walki z takimi rywalkami, które no nie można powiedzieć, na przykład Celine Haga, która w Japonii zęby zjadła, można powiedzieć, ją pokonała, ale tak naprawdę to jest zawodniczka, która ma spory bilans doświadczenia za sobą. Nie obawiasz się, że to może się okazać kluczowe w Londynie? Zgadza się, tak jak mówisz, ma bardzo dużo walk na Cage Warriors, walczyła też na Invicta, na BAM, a także same takie duże organizacje, ale nie, jakby też ludzie mnie pytają, czy stresuję się jakby kalibrem tego wydarzenia, bo to będzie rzeczywiście duża, duża gala, jednak nie wiem, jakoś w ogóle jeszcze o tym nie myślę, też właśnie na amatorskich walkach, jakby walczyłam na tych galach zawodowych, także wszystko było tam, wszystko odbywało się tak samo jak przy zawodowych galach, walkach, tak? Wyjścia i muzyka, cała ta otoczka, także czy to będzie, nie wiem, 10-20 tysięcy na hali, czy tak jak wychodziłam przy 2000, to już myślę, że nie będzie mi robiło różnicy, no bo jak wychodzisz do walki, to już nie widzisz tej publiczności. To, że otwierasz w ogóle galę, bo to jest pierwsza walka, to jednak mimo wszystko dla każdego zawodnika jest troszeczkę stres, tak? Bo wiadomo, otwarcie, to wszystko, co się wiąże z tą pierwszą walką, oczekiwanie publiczności, to ma znaczenie. Wolałabyś na przykład być w środku, zobaczyć, jak przejdą te pierwsze pojedynki, no bo masz doświadczenie, ty jeździsz praktycznie, widzę cię na wszystkich galach takich, gdzie na przykład TFL czy innych wydarzeniach i znasz całą tą otoczkę, ten warsztat i to wszystko, co się dzieje na zapleczu. Wolę walczyć w pierwszej walce, otwierając galę. Tak też stoczyłam moje 2 pierwsze pojedynki. No tam pierwszą walkę miałam chyba jako druga, a później kolejną walkę już toczyłam otwierając galę. To jest fajna opcja z tego względu, że dokładnie wiem, kiedy wychodzę. Także ja robię swoje, później już mogę oglądać innych w akcji i mam nadzieję cieszyć się zwycięstwem. Spora przerwa teraz była pomiędzy walkami, ale twoja rywalka je miała jeszcze dłuższą przerwę. To jest tak, że obie będziecie przez chwilę szukać zrzucenia tej rdzy, odnalezienia się w tej sytuacji, bo wiadomo, jak reagują w większości zawodnicy, jednak ta przerwa nie robi nigdy dobrze, tak? No ja miałam prawie rok, niecały, bo walczyłam ostatni raz w październiku. Ale jakoś nie czuję się z tym źle. Cały czas byłam w treningu. No, ta przerwa też nie wynikała stąd, że gdzieś tam tych walk nie było zaplanowanych, tylko jak wiadomo z kontuzji. Także ja w treningu, w przygotowaniach cały czas gdzieś tam byłam. Także nie wiem, myślę, że moja rywalka będzie miała z tym większy problem.
Jak się przygotowałaś tutaj? Przygotowywałaś tutaj, na co kładłaś nacisk na przykład? Dużo było indywidualnych treningów, czy w większości w grupie, bo jednak co by nie powiedzieć kobiecie, jeszcze drobnej kobiecie, tak jak ty jesteś, trudno jest tutaj znaleźć WCA, sparring partnerkę. No, wiem, że Kasia Borowska była, że było parę innych dziewczyn, ale w większości to są większe od ciebie zawodniczki. Miałaś z tym jakiś problem, jeśli chodzi o sparring partnerki, czy raczej nie sprawia ci problemu z tym, że z facetami trenujesz? To znaczy, tak, może zacznę od tego, że WCA trenuję od maja, przygotowuję się przekrojowo, po prostu chodzę tutaj na treningi, tak, zapasy z Anzorem Arzijewem, MMA z Robertem Joczem, co tam jeszcze, z Adamem Grabowskim robimy parter. Jeżeli chodzi o sparingi, akurat w WCA jest o tyle komfortowa sytuacja, że tutaj przyjeżdżają inne ekipy sparingowe i właśnie jeżeli chodzi o na przykład te otwarte sparingi w środy, to często miałam jakieś dziewczyny. Na co dzień trenuję z Oliwią Załuską i z Kasią Borowską. Dzisiaj akurat przyjechała Róża Gumienna. Tak, zgadza się. Także też fajnie mogłyśmy sobie popracować. Także jakoś nie mam dużego problemu, jeżeli chodzi o sparing partnerki. Z facetami jest ciężej robić, czy jednak z kobietami łatwiej się robi, lepiej to dostosować później do takiej walki? Co zresztą zobaczymy, bo wynik tej walki pokaże, tak? Bo to trudno tak strzelać w ciemno, co się wydarzy. Tak, to jest zupełnie inna praca, no bo chłopaki jednak nie mogą robić ze mną na 100%, a dziewczyny z kolei nie odpuszczają, także to jest zupełnie coś innego, ale też z chłopakami można sobie więcej rzeczy przepracować, bo jednak te poziomy się różnią i trzeba na więcej jakby rzeczy zwracać uwagę, tak? Bo jest łatwiej się gdzieś tam wplątać w jakieś skończenie. Dużo zależy od tej walki. Mam na myśli tutaj rozmowy z włodarzami KSW, z matchmakerami. To jak wypadniesz, to w jaki sposób zaprezentujesz się, będzie warunkowało to, że dostaniesz szybko następną walkę lub później, bo to też może tak się wydarzyć. Szczerze mówiąc, ja nie rozmawiam tutaj z organizacją, zajmuje się tym Paweł Kowalik, ale podejrzewam, że tak, no. Zazwyczaj jeżeli ktoś wypada słabo, no to później trzeba się gdzieś tam odbudować, żeby dostać kolejną szansę. Także tak podejrzewam, trzeba wyjść, trzeba pokazać się z jak najlepszej strony. No i wtedy pewnie padnie kolejna propozycja. To stres czy mobilizacja? Mobilizacja. Pewno? Zdecydowanie. Ola, czy masz w ogóle tak zaplanowane, że na przykład pomiędzy walkami w KSW mogłabyś jeszcze stoczyć gdzieś pojedynek, żeby cię można było częściej oglądać niż raz do roku tak naprawdę? Jasne, kontrakt na to zezwala, no i jeżeli, nie wiem, tutaj byłaby gdzieś jakaś większa przerwa, no to na pewno będę szukała gdzieś pojedynku poza organizacją, no żeby właśnie walczyć jak najczęściej, zdobywać to doświadczenie, budować rekord i nie poprzestawać tylko na tym KSW, tak, tutaj zazwyczaj zawodnicy mają zapewnione dwie walki w roku. Także to jest mało, dwie walki w roku to jest mało i na pewno chciałabym walczyć częściej. Czy to, że to jest Irlandka, walczycie w Anglii, to jest, można powiedzieć, w pewien sposób też częściowo neutralny rynek, tak? No bo zarówno ilość Polaków w Londynie jest spora, jak i Irlandczyków. To ma znaczenie jakieś w ogóle, że będą polscy kibice, że będziesz miała takie wsparcie, bo to jest, no można powiedzieć, polska gala. Tak, to znaczy nie ma dla mnie jakiejś różnicy, że to jest Irlandka, że walczymy w Londynie, no tak jak mówisz, właśnie na pewno będzie dużo Polonii na trybunach, także wydaje mi się, że będę się czuła jak u siebie. Jak typujesz przebieg tej walki? Na punkty, przed czasem, jesteś w ogóle, bierzesz takie, jakby powiedzieć, takie myśli chodzą po głowie, na pewno częściowo gdzieś tam mierzysz się z myślami, jak może się potoczyć ta walka, bo też kibice się zastanawiają, co knujesz tam, żeby skończyć ją wcześniej. Jasne, już wizualizuję sobie tę walkę, ja jestem gotowa, nastawiam się na trzy mocne rundy, ale myślę, że walka skończy się najpóźniej w drugiej rundzie. Jesteś w tej chwili na tym ostatnim etapie przygotowań, jeszcze będziesz robiła jakieś ciężkie treningi, czy to już było dzisiaj, to było takie już wyjście z tych ciężkich przygotowań? Też pytanie o wagę między innymi, jak to się ma do wagi, czy jeszcze będziesz musiała dociskać mocno ten ciężki trening?
Myślę, że w środę zrobię ostatnie sparingi i już będę się skupiała na łapaniu świeżości, właśnie na robieniu wagi. Jeżeli chodzi o te kilogramy, zostało mi ich 3. Ważę 56-55,5 kg, także limit jest 52,5, 116 funtów chyba wychodzi. Nie jest to zbyt dużo, także kilogram z diety, 2 kg z wody i nie będzie żadnego problemu. Te ostatnie sparingi będą takie mocniejsze, czy już takie z poszanowaniem, no bo wiemy, jak skończyła się historia Mariana Żółkowskiego, życiowa szansa i w tej chwili musi czekać właśnie przez to, że gdzieś tam w pewnym momencie podobno mata była za śliska. No tak, ja już też bardziej szanuję zdrowie, także bardzo ostrożnie podchodzę do kwestii sparingów, także już tak bardziej takie zachowawcze. Ola, w takim razie tak, trzymamy kciuki, żeby na ostatnim etapie wszystko potoczyło się tak jak trzeba, żebyś zrobiła wagę, no i czekamy na ten pojedynek i mam nadzieję, że w końcu odpalisz ten swój talent, do jakiego przyzwyczaiłeś wcześniej na IMAF-ie, na tych wszystkich walkach amatorskich, no i w tej chwili zawodowa kariera, bo jeśli nie teraz, to kiedy? Oczywiście, dziękuję bardzo. Ola Rola, dziękuję bardzo.